Cześć, dobry dawski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Gundabad, a raczej w Divide and Conquer, kampania Gundabadu. Słuchajcie, jeżeli będzie wam się to podobało, proszę zostawcie łapkę w górę, zostawcie proszę komentarz i zapraszam do linku w opisie i zaczynamy, słuchajcie. Mamy tutaj bitwę, po której ostatnio przegraliśmy, więc postarajmy się ją stoczyć. Dostali tutaj co prawda bonus w jednostkach Wildman Defenders, okej. Okay. Damy radę ich jakoś tutaj, myślę, że zabić, bez większego problemu. No największą zagrożeniem, bo oczywiście będzie ta 30 tych wojowników Skin Changer, czyli zmiennokształtni. No i na nich faktycznie może być trochę problematyczne. Okej, zobaczymy jak sobie będziemy radzić w polu, bo jeżeli drugi raz poniesiemy porażkę o tą osadę, no to powiem wam, że może być ciekawie. Na tym automacie. Boże drogi. Jak oni to zrobili, że przegrali na tym automacie, to ja po prostu tego nie rozumiem. Natomiast no, mało prawdopodobne jest, żeby powiedzmy oni wytrzymali napór z wielu stron, czyli Skin Changers i jeszcze przy okazji, no nie wiem, wyszli z tego cał, prawda? Dobra, zróbmy sobie na razie armię z jednej strony. Ja się tak zastanawiam, że tutaj jest ładne miejsce w ogóle na szarże wargów, wiecie? Spróbujmy tak naprawdę troszeczkę do przodu podejść, tutaj tymi tak samo, tymi, będziemy też okrążać i przy okazji sobie przyspieszymy też czas, bo ja ich planuję zaatakować, ale z każdej możliwej strony. Musicie mi na razie iść w formacji. Od frontu zaatakujemy tymi normalnie. Jeszcze w ten sposób zrobimy. Tak, wy trochę do przodu. No jestem ciekaw, czy uda się zmusić ich do ewentualnej szarży, żeby jeszcze... No dobra, spróbujmy. Pięknie, i do tyłu. Jakieś tam straty im zadali? Chyba tak. Dobra, ustawimy ich do nowej szarży. No i będziemy w ten sposób to robili. Pięknie, do tyłu. Jezu, ilu oni tracą. Przy okazji już generała straciliśmy. No pięknie, po prostu pięknie. O mój Boże, dobra. Nie, wargowie są po prostu fatalni, jeżeli idzie o tego rodzaju walkę. Czy my zabiliśmy tutaj cokolwiek? Nie, my się po prostu o nich rozbiliśmy i tyle. Interesujące. No to jak najbardziej, słuchajcie, jest szansa, że przerąbiemy. No, na razie zaatakujemy ich z tej strony i równocześnie od tyłu. O, może być. Pięknie. A wy w formacji. Jeszcze postaram się też zajść z flanki. Pięknie. Dobra, teraz szarż na nich. No i zobaczcie. W zasadzie większość udało się załatwić. Pięknie. Jedną dobrą szarżą. Choć przyznaję, że są całkiem mocarni. Pięknie. I koniec bitwy. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni to przegrali na automacie. Z taką przewagą liczebną po prostu. Ale dzięki temu mamy już kolejną osadę i tak naprawdę chyba zatrzymamy się troszeczkę z ekspansją, powiem wam, zbudujemy sobie teraz zaplecze gospodarcze. Rozwiniemy znowu armię, bo niestety ale potraciliśmy bardzo dużo jednostek. I doradziliście mi, żebym przetrwał po prostu do eventu odblokowującego pełne możliwości baraków, czyli szkolenia wojskowego i wtedy będziemy mieli już na pewno trochę ułatwioną sytuację. Dobra, zobaczymy czy dostaniemy generała może. No myślę, że eksterminacja, myślę, że co najmniej plądrowanie, żeby tutaj było w miarę bezpiecznie. Dodatkowo mamy też jednego generała, którego sobie na pewno gdzieś tam ustawimy. Tutaj bym chciał kupić wieżyczkę, później zejdziemy niżej i też kupimy kolejne wieżyczki. Tutaj nasi znienawidzeni rywale pod postacią krasnoludów. Wiecie co, ja chyba sobie tutaj połączę część tych oddziałów, tak samo w tym miejscu. Zrobimy sobie łączenie, na pewno.
No i tutaj mamy w sumie sporo ich, mamy wojnę też w tym miejscu. Dobrze, że ta armia nie idzie na północ, bo byłoby gorzej. Okej, dostaliśmy przy okazji 2000 sztuk złota. Jest okej. Gdzie są moi śnieżni orkowie, których tak ochoczo tutaj chciałem przetransportować? A, w tym miejscu, no dobra. W jaki sposób na pewno będziemy mogli się przed nimi bronić dzięki temu? Dobra, w takim razie słuchajcie, mamy jeszcze gdzieś tutaj agenta, postarajmy się jeszcze raz z nim pogadać. O, tym razem się zgodzili zatrzymać konflikt. No i słuchajcie, zawiążemy sobie prawa handlowe. Fantastycznie. I myślę, że możemy już wracać gdzieś na te tereny spokojnie. Dobra, kolejny z naszych szpiegów, on maszerował, znaczy dyplomatów maszerował do Gondoru, więc tam raczej nie będziemy mogli nic konkretnego skórać poza umową handlową, ale z Mordorem może uda się coś podpisać sensowniejszego. Okej, szpieg niech sobie dalej tutaj siedzi. Ja bym bardzo chętnie, miałbym chrapkę na zajęcie tego fortu. A tutaj będzie trzeba zbudować świątynię Melkora, jak tylko będzie taka możliwość. Tak samo w tym miejscu przydałoby się zbrojownia i prawdopodobnie tutaj też ulepszona zbrojownia, ale oczywiście na to wszystko trzeba pieniędzy, a jest to też jedna z niewielu rzeczy, którą nam na razie brakuje, poza wojskiem, infrastrukturą, budynkami i wieloma innymi rzeczami. No, dobra. A słuchajcie, to do następnej tury. Jak tam zeszliśmy z długu? No jest 972 na plusie. Słuchajcie, to nie jest jakiś oszałamiający wynik, ale mam nadzieję, że przynajmniej. No nie, słuchajcie, ja bym sobie bardzo chętnie wysłał teraz wojsko gdzieś tutaj na południe i postarał się zająć przynajmniej ten fort. Na pewno musimy stąd zabrać generała. Może być ten. I przede wszystkim, no nie wiem, tutaj bym sobie ustawił wieżyczkę na 100%. Jeżeli będzie to możliwe. Nie, nie jest możliwe. No to w takim razie gdzieś tu, goddammit, gdziekolwiek. I co tu mamy? O, najemne miecze. Fajnie, bardzo dobry oddział. Niewykluczone, że będziemy chcieli go później zwerbować. I słuchajcie, weźmiemy sobie teraz tych chyba orków zwykłych, śnieżnych orków, i wyeliminujemy ten oddział, który się tutaj nam pałęta. Dobra, 157, już na automacie. Dziękuję. Super. A i następnie wrócimy się aż do naszej stolicy, słuchajcie, bo te jednostki trochę nas za dużo kosztują. Przynajmniej ich utrzymanie w aktualnej sytuacji. No i nic więcej też nie możemy zrobić za bardzo, nic nie możemy zbudować, ani tutaj stworzyć. Mamy port, fantastycznie, więc to powinno zwiększyć nasze ogólne dochody. Jest to jedyny port, który mamy, ale zobaczcie, przynajmniej pierwsze szlaki handlowe jak najbardziej zostały stworzone. I wspaniale. Pytanie, czemu tutaj jest dalej tak mały przychód? Devastation. What? Ale ja już nie mam tutaj. Może to zniszczenie musi się jakoś zaleczyć? Nie wiem, no wyrzuciliśmy stąd wszystkie armie buntowników, jakie były. Nie powinno nic takiego się dziać. Tak szczerze mówiąc. Okej, nic tutaj nam w takim razie po nas. Słuchajcie, przeskakujemy do kolejnej tury. Tylko po prostu przestawię sobie jeszcze tych wszystkich agentów. Zarówno jednego, jak i drugiego. Pięknie, Edoras odkryte. No i gdzieś tu powinny być pierwsze osady Gondoru niedaleko. Dobra, widzimy się za chwilę. No, słuchajcie, jak miło, krasnoludy dołączyły do wojny z nami. Tak jak mówiłem, to raczej będzie szybka kampania. Wow. Dobra. Absolutnie nie mamy szans tego wygrać, nawet nie ma co próbować. Clear defeat. Pięknie. I nowo, słuchajcie, zdobyta osada właśnie przechodzi w ręce wroga. Cudownie. I z północy kolejna armia krasnoludów. Słuchajcie. Dobra. Moi drodzy, robimy retreat. Retreat. Mój skarbiec, moje piękne królestwo. Czemu ono płonie? Czemu biją te skrasnale? No, wycofamy się w takim razie. No, nie wygląda to dobrze. Najgorsze jest to, że realnie nie mam za bardzo szans nawet ich tutaj zatrzymać. Aha, dwóch armii. Tego generała to my sobie w takim razie, słuchajcie, robimy ratujemy go, o tak powiem. O, świetnie, jeszcze się za, to na pewno będzie dobrze wyglądało. Weźmiemy sobie ten oddział. Dobra, trochę jednostek moglibyśmy w sumie tu stąd odratować. No nie jesteśmy w stanie nic tutaj zrobić, więc ja się po prostu stąd zabiorę. Chyba, że nie, chyba, że spróbujemy się bronić faktycznie.
to jeżeli tak, to będzie krwawy bój i nie oddamy tego zbyt łatwo. Na pewno śnieżni orkowie idą do stolicy, nie możemy nikogo przetrenować niestety, bo nie mamy pieniędzy. I to jest właśnie sytuacja, w której tak naprawdę wasz kraj leży i kwiczy gospodarczo i wtedy nie jesteście w stanie zrobić tak naprawdę nic sensownego, prawda? O, jeszcze jeszcze ci idą w naszym kierunku. No toż w ogóle. Super. Już wiecie, czemu Gundabad upadał tak naprawdę w każdej kampanii, jaką można było zobaczyć w Divide and Conquer. No co tam. I prawdopodobnie dołączymy też do tego grona graczy, którzy niestety, ale polegli samym twórcom na czele modyfikacji, czy raczej liderem zespołu. Dobra, słuchajcie, do następnej tury w takim razie. No, tak jak przewidywałem, sale Dejna zostają zaatakowane. I raczej, słuchajcie, nie widzę tutaj możliwości na obronę. Tu mamy jeden oddział. Moglibyśmy się przegrupować troszeczkę. Wreszcie mamy na plusie trochę pieniądze. Fajnie. Więc to, co bym zrobił, to na pewno przetrenował sobie trochę te oddziały. Zwerbowałbym na pewno dodatkowy oddział tych śnieżnych najeźdźców. Fajnie. I dodatkowo jeszcze wpakujemy też jeden oddział gdzieś tutaj, żeby wszystkie były darmowe. Przy okazji... Tak, pięknie. Zatrenuj ten oddział, świetnie. No i tych zabierzemy też gdzieś tutaj. Okej, okay. Plus jeszcze by trzeba było jeszcze kilku zabrać. Może weźmiemy te dwa oddziały, choć nie, tu mamy już trzy. Gobliny weźmiemy. No, gobliny mogą być darmowe tylko w tej osadzie. No i nic więcej nie jestem w stanie zrobić, nic więcej nie jestem w stanie zwerbować, bo nas realnie po prostu na to nie stać. Tu nam odbiorą tą prowincję. Ja mogę co najwyżej, no nie wiem, starać się ratować mojego generała. Przerzucić szpiega bardziej na północ, żeby widzieć, gdzie nadciągają krasnoludy i w jaki sposób się będą do nas zbliżać. Prawdopodobnie przejdą przez ten most po prostu. I zbudować jakąś moją obronę gdzieś tutaj, na tej przełęczy. No bo nic innego, słuchajcie, do głowy nie przychodzi. Jesteśmy absolutnie osłabieni. Praktycznie jesteśmy najsłabszą frakcją w grze teraz. O, proszę. I mamy złamanie sojuszu. Krasnoludy z Eretluin złamały sojusz z Ereborem, Dunedainami, Doliną Anduiny i Khazad-dûm. Słuchajcie, przyjęli pierścień. Tak, jest taki event generalnie wśród krasnoludów, że mają do wyboru przyjąć bądź odrzucić pierścień, który chyba został wykuty przez Saurona. No i jeżeli to zrobią, to wszyscy się od nich tak naprawdę odcinają, nie mają żadnych sojuszników i są osamotnieni. Dodatkowo jeszcze jakieś zespawnują się tam kilka armii, ale mają też dzięki temu ciekawe bonusy. Dobra, wrócę do was za chwilę i będziemy starali się tutaj no w jakiś sposób wymyśleć naszą obronę przed wrogiem. I przy okazji jesteśmy już u bram miast Gondoru, to też będzie całkiem ciekawe. Angmar, potrzebuję twojej pomocy, I need it, bardzo. Mogliby przysłać jakieś posiłki, na przykład dwie pełne armie, coś takiego. O, idealnie by to wyglądało wtedy. Dobra, za chwilę kolejna tura. Dobra, muzyka przeszła. Oh my god, dobra. 808... I to jeszcze ciężkie oddziały. King's Warrior. Mhm. Już widzę, jak po prostu będziemy ich kosić będziemy po prostu jak bułeczkę. Jak masełko. Aha, jasne. Dobra. Defeat. Teoretycznie mógłbym starać się obronić, ale to nie jest Medieval 2 klasyczny, gdzie ja mógłbym wyprowadzić na przykład konnicę i tymi wargami w jakiś sposób, wiecie, ich okrążać i teraz atakować. Udajmy do tyłu. Jakiś okrążać i atakować, ponieważ jeżeli byśmy tak zrobili, no to wargowie padną w ciągu 5 sekund, już doskonale się o tym przekonaliśmy. Dobra, nasz dowódca nie zdążył tutaj uciec, więc też się wycofamy. No, bardzo mądrym kierunku to zrobiłeś. Idealnym wręcz. Natomiast nasza orkowa piechota mogłaby oczywiście stanąć tam do walki z krasnoludami w tych wąskich przejściach, ale krasnoludy właśnie słyną z tego, że są zajebiste w takich walkach. I to jest dla nich wymarzone miejsce. No i po prostu będą tam wysyłali jeden, dwa oddziały i się tak przez nas, wiecie, po kolei chop, 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 wyczopowali w końcu. Nas by wszystkich tam. No i widzę, że mój skarb jest jeszcze na minusie. A nie, przepraszam, na plusie. Dobra, wreszcie zyskaliśmy. Aha, cudownie. Gdzie? Nie wiem, czy to jest najmądrzejszy pomysł, bo i tak za chwilę możemy stracić tą osadę, więc na razie nie. Gniew Kandu.
Dobra. No to tak, tego ratujemy. Lecimy sobie gdzieś w tym kierunku. Teraz pytanie, czy oni będą chcieli mnie tu zaatakować? Bo ja widzę, że chyba będę musiał wycofać swoje tutaj główne oddziały. Na razie wszystkich zgrupujmy, słuchajcie, w jednym miejscu może. Gdzieś tutaj zbudujmy sobie jakąś taką sensowniejszą obronę. I to, co ja bardzo bym potrzebował, to po prostu jakieś, kurcze, dodatkowe oddziały, cokolwiek. Bo ja na razie to leżę i kwiczę, jeżeli mam być szczerym. Tutaj kilka chociaż tych jednostek. No, mamy polepszone relacje z Rohanem. Fajnie. A, boj Boziu. No i zobacz, z takiego pięknego królestwa praktycznie trzech... nie, przepraszam, nawet więcej. Mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć prowincji. Za chwilę będziemy mieli już tylko trzy. Tak naprawdę dwie tury. Ot! Zrządzenie losu. Nagle zaatakowały nas dwie frakcje równocześnie. Gondor. Lewa handlowa. Dziękuję. I wymiana mapy. Albo sprzedam ci mapę za 500. Mhm. Dziękuję. A teraz maszerujemy, jeżeli to będzie możliwe. Oczywiście nie będzie to możliwe. Do Mordoru. Musimy później odsłonić sobie mapę, wiecie? I zobaczyć, jak to się w ogóle ma na tle innych frakcji. Jak wszystkim idzie dookoła. O, to by było całkiem ciekawe. Dobra, i tak czy siak, moi drodzy, wrócę teraz do was w kolejnej turze. I tutaj o dziwo nas oblegają. W ogóle, co to za armia jest? Może nie jest zbyt specjalistyczna, ale jest liczna. Dobra, jeszcze bym chciał podejść właśnie szpiegiem i zobaczyć, co mnie tu pan będzie chciał atakować. Dużo niziołków, troszeczkę takiej zwykłej piechoty. A ci ich włócznicy są beznadziejni. Ta frakcja jest w ogóle dość słaba, z tego co widzę. Mają na pewno takie raczej nisko jakościowe jednostki. No jak to wygląda? Mamy, słuchajcie, wow, 980 na plusie. Czy możemy coś zbudować? No bo zwerbować. Teoretycznie mógłbym zwerbować wargów, ale ja bym chciał zwerbować tutaj, znaczy zbudować, zwerbować zbrojownię chciałbym. Myślę, że to jest to, co by nam się aktualnie przydało. Jak najbardziej. No i nic nie jestem dalej w stanie zrobić więcej. Po prostu musimy czekać. Co najwyżej mogę próbować albo przetrenować, albo tutaj dowerbować jakieś oddziały, ale tu oczywiście niczego nie ma. Tutaj tak samo nic nie mogę zrobić. A na pewno nie jestem w stanie przysłać tutaj odpowiednich posiłków. Choć teoretycznie mógłbym wyjąć wszystkie moje oddziały. Ale walka z krasnoludami i z nimi, choć może, słuchajcie, może to spróbujemy. Zobaczmy. Więc na razie króla przerzućmy tu. Stąd weźmiemy też nasze oddziały, tylko oczywiście wszystko zaraz będzie nas kosztować za dużo. I tutaj mamy jeszcze o kurwa mać, no i się popomyliłem jeszcze. Tego nie zauważyłem. No. Oni mi teraz zaatakują. Dobra, najwyżej przyślemy po prostu posiłki. Okej, to są. Przyślemy posiłki tutaj i postaram się ruszyć z odsieczą. No dobra, no i na razie, słuchajcie, to by było na tyle. Idziemy jeszcze do tego nieszczęsnego Mordoru. Isengard, dyplomata z Isengardu. Minas Tirith odblokowany, oczywiście nie da się tędy przejść. No jak smutna buzia, to smutna buzia. No to co, to w tym kierunku, pójdziemy na północ. Czy naprawdę nie chcecie podpisać ze mną rozejmu, cokolwiek? Dajcie żyć, jesteśmy tylko biednymi orkami z północy. Nie zrobiliśmy nikomu krzywdy. Bawimy się, rzucamy siebie śnieżkami i budujemy bałwany na północ. Wrócę do was za chwilę, kolejny zużyt. Tak jak się spodziewałem, zostaliśmy zaatakowani w Bur Zakul. Ale teraz przynajmniej te oddziały, które przesłaliśmy do małego fortu, będą w stanie, no tutaj, walczyć z krasnoludami. Tak, i zobaczcie, tak narzekaliście, że o, nowa kampania z tak naprawdę tego samego, ile razy można. Zakończy się szybciej niż myślicie. Więc tak, mam dobre relacje, chodzi o z elfami. Raczej te wojny mnie raczej nie dziwią. No, bardziej takie standardowe. Osada oblegana i mamy... wow, już stały, słuchajcie, 180 na minusie. Zajebiście, nie mamy totalnie czym się bronić. No to musimy zrobić taki myk. Tutaj po prostu wrzucić sobie oddziały. No i muszę czymś odbić po prostu tą cholerną osadę. Tylko nadal mam mniej jednostek niż oni. Już zaraz będę bardzo mocno na minusie. Dobra, spróbujmy ich wyrzucić. Super, 2 do 1. A, jesteśmy w stanie was zabić. I na pewno to uczniemy. Dobra, bitwa, wreszcie.
zaczniemy rozstawiać. No i przy okazji, tak, śnieżni orkowie, on będzie na pewno trzon naszej armii, wy na jakąś daleką flankę i wy prawdopodobnie też będziecie okrążać. Fantastycznie. No i nasz dowódca dotarł na pole bitwy. Wy na spokojnie tędy. Tędy. I tak samo tędy. O, jeszcze wyznaczyłem już złe miejsce, znaczy złe opcje dla naszego dodatkowego dowódcy. No to nie, niekoniecznie fajnie. Powinniśmy ich wykończyć bez większego problemu. Jak tylko zaczną strzelać, to my ruszymy do przodu biegiem. Właśnie, bardziej się boję tego, że ta konnica nam niestety, ale trochę wyrąbie jednostki. Z tej strony w takim razie od razu. O, tutaj, świetnie. I jup, 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 super. A może tą konnicę? Nie, najpierw uderzymy. No, fuck! Dobra. Z tej strony, tak samo. Macie włócznie, to im tam pomóżcie trochę. Jeżeli ich nie okrążymy, to raczej nie będziemy mieli realnych szans na zabicie tej piechoty. Jezus Maria, jak nasi umierają. Dobra, tu zamknąć ich. To nasza jedyna szansa. No i pięknie, my też stracimy ponad prawie że połowę ludzi, ale jeszcze dajemy radę. Nie mamy za to przetrenować armii, to jest najgorsze. W sumie. Super. Generał przeciwnika jest nasz! I victory, kontynuujemy. Tak, kontynuujemy, bo nie chcemy, żeby nam uciekli. Wybić ich jak najmocniej. Pięknie. Nawet jesteś w stanie dogonić. Super. Dobra. Krasnoludy są niesamowicie powolne, dzięki czemu ich doganiamy. Dobra. Jednego chociaż załatwi. O, zawrócili, jak miło. Benny Hilla można by teraz puścić. Dobra, kolejny i macie jeszcze ostatniego dogonić. To będzie po wszystkim. Dobra, nie będę was katować tym. Dobra, zwycięstwo jest pełne, ale straciliśmy przy okazji... No, połowę naszej armii. Więc tak, jeden do straty, jeden do jednego mniej więcej. Pyszna poranna kawusia. Problem nie leży w tym, że możemy, powiedzmy, mieć problemy, wiecie, z wygrywaniem bitew tutaj, albo że przeciwnik ma zbyt mocne jednostki lub jest zbyt liczny. To nie są problemy, z którymi, powiedzmy, borykałbyś się, no chociażby doświadczony gracz, prawda? Nie, no ja jestem doświadczonym graczem, może nie jestem ekspertem, ale jestem doświadczonym graczem. Spróbujmy tutaj wypuścić ich za okupem. O, super, bo to ona podreperuje po prostu budżet. Ale na pewno problemem jest po prostu nasza sytuacja gospodarcza aktualnie. Gdyż absolutnie nie mamy tutaj żadnych szans na zregenerowanie po prostu naszych armii. Na zbudowanie czegokolwiek, jakiegokolwiek zaplecza. Na zrekrutowanie czegokolwiek. I to nas zabija, i to nas wykańcza. Aktualnie. Czy ja jestem tutaj w stanie już przejść dalej? Nie. Dopiero będziemy mogli to zrobić w następnej turze. No dobra. Będzie trzeba w takim razie poczekać. Chodźmy tym dyplomatom na północ i postarajmy się przejść przez martwe bagna. Niech ten nasz dyplomata wróci do stolicy. No i może, nie wiem, pogadamy z jakimiś tymi jednostkami krasnoludów. Może da się zażegnać ten konflikt, może przeżyjemy jeszcze trochę, zobaczymy. Za chwilę do was wrócę. Kolejna tura. Jestem zdziwiony, że ta Dolina Anduiny, ludzie z Doliny Anduiny nadal nie zajęli jeszcze Framsburga.
że cały czas go oblegają, a jest tam dosłownie śmieciowy oddział, który służy jako obrońcy. Nic tam jakoś specjalnie ciekawego nie ma. Zobaczcie, mamy tutaj tak naprawdę jeden podstawowy oddział jakichś orków, wojowników i to wszystko, co jest w tym miejscu. Nic więcej totalnie nie ma. Dobra, wróćcie do Gundabadu. Pięknie. Nie jestem w stanie nic zrobić po prostu. Tak mnie blokuje ten budżet. Muszę wysłać, powiedzmy, naszych generałów tutaj. Muszę dać jeszcze jeden oddział gdzieś najlepiej tutaj. Pięknie. I jeszcze prawdopodobnie kilka oddziałów na północ, żeby no, byli darmowi po prostu. To miejsce świetnie. I najlepiej jeszcze jakbym w ogóle tych wysłał gdzieś tutaj. Na razie też do Gundabadu. Przynajmniej częściowo będą darmowi. Dopiero jestem w stanie coś zarabiać. Tak to nawet nie możemy jakoś sensownie stworzyć żadnej defensywy, bo budżet mnie zabija. Nie jestem w stanie wytworzyć po prostu pieniędzy tą frakcją. Ok, idziemy tędy. I w stronę Mordoru. A krasnoludy nie czekają, cały czas gromadzą skarbiec, cały czas werbują nowe jednostki i będą naszym wrzodem na dupie, jednym słowem. Dobra, kolejna tura. Wiecie co, coś jest nie tak z tym SI, szczerze wam powiem, bo Dolina Anduiny właśnie przerwała oblężenie i się wycofała. Po prostu odeszli, nie zaatakowali. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego mi polecaliście akurat to S i widzę, że komputer się dziwnie zachowuje. Tak naprawdę w bitwie stoi też w miejscu, niewiele robi. Nie jest ono chyba na pewno lepsze od tego oryginalnego. Po prostu komputer głupieje, mam wrażenie. No zobaczcie, wycofali całą wielką armię, którą mogli spokojnie zająć w Ramsburg. Okej, okay, my jesteśmy w stanie to odbić? No tutaj zaatakować? Teoretycznie tak. Spróbujmy zrobić taki zryw. Tylko znowu, potrzebujemy jednostek, których realnie nie mamy. Bo po prostu wysłałem częściowo je w każdym możliwą stronę. Okay, spróbujmy kupić sobie chyba z jedną turę. Przetrenujmy kilka oddziałów. Wytrenować na razie. Mogę zaprawdę jakieś nowe, ale szanse finansowe na zrobienie tego dokładnie to są raczej nikłe. Przerzućmy sobie tutaj jednostki. Choć nie, muszę mieć się w tym miejscu, bo na pewno będą chcieli mnie zaatakować, a tutaj jest jednostka generalska. Co to gobliny na pewno wysyłamy. Na pewno wyślemy sobie tych. Kilka oddziałów do przetrenowania jest wyznaczonych. 98, więc tak, weźmiemy sobie tych. Pięknie. No i jeżeli uda się skonstruować z tych niedobitków jakąś armię i później przysłać jeszcze z góry Gundabad dodatkowe oddziały, no to może na tej zasadzie coś tam zrobimy, coś tam wskuramy. I Sterlingowie mają nowy sztandar? Nie. Nie zauważyłem chyba tego wcześniej. Okej, gdzie jest Mordor? Mordor, ratuj. Po prostu jednym słowem. Prawa handlowe? Super. Sojusz. Oho, pięknie. Jeszcze sprzedamy mu mapę. Za, uwaga, całe 500, co podreperuje nasz skarbiec. Nice. Wspaniale. Mamy dzięki temu 800 sztuk złota. Moi drodzy, jesteśmy przebogatym narodem. Dzięki czemu zbudujemy... nie wiem co. Mój handel za chwilę umrze, bo Framsburg straci port. Zatem nie mam zielonego pojęcia. Tu moglibyśmy powiększyć osadę, ale nie stać nas na to. Sprawdźmy jeszcze do końca wiadomości. No i znowu skończymy turę. W takim razie. Do zobaczenia za chwilę.